przy okazji sterowacji dziesiątki. Święty Klemens urodził się w dniu świętego Szczepana, 26 grudnia 1751 roku w Tasowicach na Morawach, jako dziewiąte z 12 dzieci Marii i Pawła Hofbauerów. Ochrzczono go następnego dnia po urodzeniu i nadano imię Jan. Rodzina zapewniła mu głębokie wychowanie religijne. Kiedy służy do mszy świętej, wyobraża sobie, że jest przy ołtarzu jako kapłan i widzi siebie ubranego w szaty liturgiczne, jak w czasie wielkich uroczystości Kościoła wraz z ludem wielbi Boga i oddaje mu chwałę. Udaje się więc do Rzymu, a potem do Tivoli, gdzie wstępuje do eremitów. W czasie pobytu w Rzymie zetknął się z założonym przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego zakonem redemptorystów. Wstępuje do tego zakonu, przybierając imię Klemens Maria. W wieku 34 lat otrzymuje święcenia kapłańskie. Zakon wysyła go na Pomorze, po drodze zatrzymuje się w Warszawie. Chwilowy pobyt przedłużył się aż o 21 lat. Okazało się, że w Warszawie jest dużo pracy dla Klemensa i jego dwóch przyjaciół, z którymi przybył. Oddano im pod opiekę Kościół Świętego Benona, Dom Sierot i Szkołę Rodzin Rzemieślniczych. Oprócz działalności charytatywnej prowadził także drukarnię i wydawał książki. Opiekował się również zarówno służącymi, jak i stowarzyszeniami religijnymi. Klemens był wybitnym kaznodzieją. Zajmował się rekrutacją przyszłych redemptorystów. Zapewniał im naukę i opiekę. Po 8 latach miał już przy swoim boku 7 nowych kapłanów i założony nowicjat. W 1808 roku łączna liczba redemptorystów wzrosła do 36. Po trzecim rozbiorze Polski Warszawa była pod zaborem pruskim. Wtedy zaczęły się prześladowania. W tym czasie do szkoły Klemensa chodziło 256 chłopców i 187 dziewcząt. Nauka była bezpłatna, tak jak internat dla sierot i ubogich. Władze zaborcze nakazały zamknąć szkołę. Co gorsza, Napoleon podpisał dekret skazujący redemptorystów na wywiezienie do twierdzy w Kostrzyniu nad Odrą. Po miesiącu uwolniono zakonników, ale zabroniono im wracać do Polski. Święty Klemens w tej sytuacji powrócił do Wiednia. Przy kościele sióstr urszulanek służył w konfesjonale i na ambonie. Otoczył opieką także młodzież i studentów, skupiał wokół siebie inteligencję wiedeńską, przez nią przeprowadził odrodzenie religijne w Austrii. Klemens zmarł w opinii świętości dnia 15 marca 1820 roku. Był powszechnie szanowany w Wiedniu, stąd jego pogrzeb miał wydźwięk prawdziwej manifestacji religijnej. W roku 1888 papież Leo XIII wyniósł go do chwały błogosławionych. A w 1904 roku święty Pius X wywyższył Klemensa do chwały ołtarzy. Ze względu na 21-letni pobyt świętego Klemensa w Warszawie i jego wielkie apostolskie dzieła, Episkopat Polski uznał świętego Klemensa także za polskiego świętego. Klemens Hofbauer został beatyfikowany 29 stycznia 1888 roku przez papieża Leona XIII, a następnie 20 maja 1909 roku papież Pius X ogłosił świętym Kościoła katolickiego. W 1913 roku został ogłoszony drugim patronem piekarzy, zaś w 1914 papież Pius X przyznał mu tytuł patrona Wiednia. Nazywany też apostołem Warszawy. Doroczne święto Klemensa w sposób szczególny jest obchodzone przez lud Wiednia i Warszawy oraz przez prawie 6 tysięcy kapłanów i braci na całym świecie, którzy przywdziali habit redemptorysty, jako to w swoim czasie uczynił święty Klemens. Co doprowadziło świętego Klemensa Hofbauera do świętości? Nie dokonał żadnego cudu, który mógłby zadziwić innych. Nie miał wizji ani robiących wrażenie ekstaz. Miał natomiast pewne wady. Niemiecki, wybuchowy charakter, skłonność do bycia szorstkim. Ale jeżeli byłoby nam dane jakiś czas z nim przebywać, odkrylibyśmy w nim człowieka o bardzo głębokiej wierze. Człowieka posiadającego nadzwyczajny spokój. Człowieka niezmordowanego w pracy dla dobra dusz. Charakterystyczną cechą jego świętości była prostota. Inne cechy to zgoda na wolę Bożą, taką miała, jaką mu w danej chwili objawiała, oraz czynienia zawsze dobra na miarę swoich możliwości.
Prowadził życie niewinne, przyjmował postawę służebną, całe swoje istnienie poświęcając na Bożą chwałę i troszcząc się o to, by inni robili to samo. Właśnie z tej racji, że Klemens osiągnął świętość w tak bardzo zwyczajny i prosty sposób, jest on dla nas wszystkich najlepszym przykładem dążenia do świętości i tego, że może jest jej osiągnięcie w naszym codziennym życiu. Kardynał Józef Glemm, prymas Polski, mówił kiedyś o świętym Klemensie. Od niego trzeba nam się nauczać, że wszelki wysiłek położony dla dobra sprawy, dla Kościoła i ojczyzny nie będzie daremny, chociażby nie dawał doraźnych rezultatów. Mieszkańcy Warszawy ufundowali swemu apostołowi kamienny pomnik, który na rynku Nowego Miasta poświęcił w 1932 roku arcybiskup Stanisław Gall. Po wojnie pomnik stanął kilkadziesiąt metrów dalej, w ogrodzie sióstr sakramentanek, gdyż władze komunistyczne zgodziły się na umieszczenie go na publicznym placu. Dopiero wiele lat po śmierci świętego zaczęło rozrastać się to, co kiedyś zapoczątkował. Dzięki jego postawie rozwinął się kościelny ruch reformy, rozszerzył się i powiększył zakon redemptorystów, upowszechnił szkolnictwo, kontynuowana jest opieka nad ubogimi dziećmi oraz rozwinął się dialog z wyznawcami innych wiar. Klemens Hofbauer, urodzony 26 grudnia 1751 roku, zmarł 15 marca 1820 roku. Przez 69 lat swoim działaniem pokazał nam drogę do zbawienia, drogę do świętości oraz drogę miłości do Boga. Nadaje się rondo św. Klemensa, rondo u zbiegu ulic Przemysłowej generała Władysława Sikorskiego i nowo powstającej ulicy generała Józefa Bema. Wikariusza prowincjała ojca Dariusza Paszyńskiego oraz proboszcza parafii św. Klemensa w Głogowie ojca Łukasza Wójcika i przełożonego klasztoru ojca Stanisława Kiełbasę o odsłonięcie ronda. Ojcom towarzyszą najmłodsze przedstawicielki parafii z chóru Klemensiątka.